Kolejny punkt. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego w Krakowie oraz tymczasowych pomieszczeń. Projekt prezydenta Sekretowa, druku 1076, drugie czytanie. Tutaj mamy poprawki pana Stanisława Rafała, pana Rafała Kowalskiego i druk grupy radnych. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Stanisław Rafał. W drodze uchwały o szczególnym trybie też
sprawę uwzględniał, ponieważ ta uchwała została przez NZA tak kwestionowana w Krakowie, jak wiecie, w innych gminach jeszcze ten tryb jest troszkę inny, ale jest. Niemniej u nas nie ma możliwości przyznawania lokali szczególnych w przypadkach, gdy nieszczęście zaglądnie do rodziny. Odrębną sprawą jest sprawa osób represjonowanych, posiadających zaświadczenie kompetencji do spraw kombatantów i osób znajdujących się przez ZUS, że były represjonowane oraz, jak tu jest napisane, w stosownym dokumencie świadczącym o represjach i prześladowaniach wnioskodawców. Proszę Państwa, tym stosownym dokumentem innym jest wyrok sądu, które ofiary odbywały niesłusznie odsiadkę w więzieniu. Powiedzmy sobie tak, wszystkich wobec, nawet tych, które rządziła, też były takie osoby. Państwo byście się zdziwili, ale takie osoby też są. Chodzi o co? Żeby tu nie rozumieć, że to jest załatwianie dla koleśów, bo takie myśli gdzieś tam słowa słyszałem. Wszystkie te osoby mają mieć status osób, które nie przekraczają dochodu, które kwalifikują się na listę mieszkaniową, a chodzi tutaj tylko o tryb przyspieszony. Ja powiem wprost, no, jeżeli chodzi o te osoby, wcale ich nie jest tak dużo. Te osoby dożywają swoich lat i upominają się. A żyją wtedy w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych i należałoby im wziąć pierwszy kolejności. Nie szczególnie, że to zasłużone, że się im należy, to są zasłużone, nie. Mają niski dochód i mają trudne, bardzo trudne warunki mieszkaniowe. Oczywiście tu jest jeszcze taki zapis ograniczający, że musi być opinia Komisji Mieszkalnictwa i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i tych mieszkań w sumie raz w roku nie może być więcej niż 5. Żeby nie było tej polityki mieszkaniowej, ta polityka mieszkaniowa nie uległa nie polityce. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu wszystkim, że mi się po tym pomysłu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie do Pani Dyrektor Nataszy Kowalskiej. Czym było spowodowane, czym były zapisy dotyczące opiniowania przez Radę Dzielnicy tych kwestii związanych z mieszkaniami i czy ta sprawa była poruszana na okrągłym stole mieszkaniowym? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu. Pan Bogusław Kozik. Sprawy, móc mi sprawy w tych sprawach lokalnych na jakiś sposób konsultować z nami, a taka jest intencja. Natomiast też uprzejmie Państwa proszę o poparcie poprawki doktoralnej, ponieważ tu już Starszy Ziemia dokładnie tłumaczy Państwu jakby genezę. No w ten sposób próbujemy dla osób, które mogą być naprawdę bardzo
sytuacja punktowa nijak nie będzie uwzględniać. Uwierzyć to, że są trudne sytuacje i robiliśmy to też, tak jak mówił, na bazie tych rzeczy, które pan prezydent po opinii Komisji Mienia i Komisji Rodziny jakby przyjmował do realizacji tych projektów, czy tych specjalnych było stosunkowo niewiele, natomiast uznaliśmy, że akurat te kategorie, które tam zostały wpisane, to są kategorie, które w inny sposób nie jesteśmy w stanie zaspokoić. Stąd uprzejmie Państwa proszę o akceptację tego. I też, owszem, to mogłoby być też w innym punkcie dotyczącym jakby nie pierwszeństwa, tylko w ogóle poza kolejnością, ale uznaliśmy, że to mogłoby taki zapis poza kolejnością oznaczałby, że tak powiem, być może rozwalenie tej uchwały ze względu na opinię wojewody czy zaskarżenie. Stąd taki zapis, to uprzejmie Państwa proszę, jest to apolityczna, międzypartyjna poprawka Solidarnościowa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać pan do mnie wierszy? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja w kwestii tej poprawki finansowej, ona nie to zmrożyła. Znaczy, był przewodniczący dzielnicy 13 zgłasza poprawkę zbierającą kompetencje dzielnicy. Sam ten fakt już ludzi spowoduje pojawienie się takiego mocnego pytania, dlaczego to jest. Dzielnice mają obecnie ponad 200 tysięcy finansowych i jeżeli będziemy rozwijać te kompetencje ustawodawcze, to de facto niedługo będziemy musieli zastanowić, żeby powiedzieć sobie na to tutaj pytanie, na jakie sobie kiedyś odpowiadał o tym Python, tam chodziło o sens życzenia, to tu będzie pytanie, co już nie jak. Po prostu sytuacja będzie taka, z tej dosyć samolacja, które jest niepotrzebne, jeżeli znowu będziemy kontrolować, że mamy kolejne kompetencje. Jednostka pomocnicza gminy, co rada dzielnicy, przyczyna jednostka pomocnicza gminy, jest samorządem mieszkańców, samorządem różnej wspólnoty i z tej racji powinna sprawę wypowiadać się na kwestiach istotnych. Mieszkania komunalne, mieszkania socjalne, tylko są mieszkaniami, nie są mieszkaniami prywatnymi, tylko są własnością wszystkich mieszkańców Krakowa i dlatego część tej wspólnoty mieszkańców Krakowa, jaką są przedstawiciele wybrani z wyborów demokratycznych, bo nie rady dzielnicy, też powinni mieć taką szansę. Dopóki będzie to się działo na poziomie samej rady dzielnicy, a nie na przykład decyzji Komisji Mieszkańców w Radzie Dzielnicy, Zarządu Dzielnicy, Przewodniczącego Dzielnicy, sprawa tam jest jasna, czysta i nie widzę tutaj podtekstów pseudokorupcyjnych, ponieważ jest to wymiar tak duży i od tak dużych często pogląda na różne rzeczy, że będzie ono mogło podjąć tą decyzję całą swoją mądrością. Jedna rzecz, która jest tutaj jeszcze ważna. Rady Dzielnicy mają jedną zaletę w tym systemie. Otóż Rada Dzielnicy wie najlepiej, jak wygląda sytuacja społeczna, sytuacja w danym roku na danej ulicy i w sposób łatwy mogą powiedzieć, że dany najemca mieszkania komunalnego przestrzega nasze spółdzielnia sąsiedzkiego na przykład, czy też jest może być to samo do odpowiedzenia, ktoś nie przedłuża nic jakiegoś. Dlatego moim zdaniem, że wszechmiar ważne jest, aby poprawki pana Polskiego zostały odrzucone i ta możliwość została utrzymana. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Edward Polewski. Szanowny panie przewodniczący, panie prezesie, Wysoka Rada, ja wolę tylko do wypowiedzi pana przewodniczącego Kosznidera, jak również pani Jaszkowca Dominika. Drodzy państwo, jeżeli ktoś czytał dokładnie druk 876, to wyraźnie w tym druku jest oznaczone, ile razy Rada Dzielnicy jest tam wymieniona. Najważniejszy spraw. Natomiast jeżeli chodzi o te opiniowanie, drodzy państwo, są cztery instytucje. Wydział Lotarii, Straż Miejska, Policja i MOS, że tak powiem. I myślę, że te instytucje są wiarygodne i te służby, które działają, są wiarygodne. My tu zobowiązujemy Radę Dzielnicy do pewnych zadań jako urząd. W związku z tym uważam, że to nie powinno tego być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
pan to bardzo dobrze. Przewodniczący, szanowna pani radna, wysoka rado, ja popieram głos mojego przywódcę. To jest też tak, że wspólnie z panem radnym Kowalczykiem mamy na zmieniu cztery kadencje. Będziemy mówić o pewnej praktyce, a nie tylko i wyłącznie teorii. Czym miała być Rada Dzielnicy? Bo jeżeli Rada Dzielnicy ma wydać wiarygodną opinię, to musi być ta opinia oparta na pewne informacje. Rada Dzielnicy nie ma narzędzi do tego, żeby wiarygodnie weryfikować wnioski. To informacje, które otrzymuje, są informacjami szczątkowymi. A typowanie, że radne dzielnicowe, jakaś dzielnicowa komisja ma weryfikować w oparciu o wywiad środowiskowy, szanowni państwo, ale to jest droga, którą na pewno nie powinien kończyć i pójść samorząd, żeby weryfikować opinię wśród sąsiadów. No nie jest to dobre rozwiązanie, a jest też i tak, że rady dzielnic, ja znam przykład dzielnicy 18, bo tam byłem radnym, porządek obrad na sesji rady dzielnicy na 16 punktów, 12 to wydawanie opinii o wnioskach mieszkaniowych i wszystkie wydawane są pozytywnie. W związku z tym zastanówmy się, czy na pewno mówimy o tym, że dajemy rady dzielnicy kompetencje, bo jeżeli rada dzielnicy ma mieć kompetencje, to powinny być też określone narzędzia, w jaki sposób ma weryfikować przedstawiane wnioski, a przede wszystkim powinniśmy dać także poczuć pewną wagę tej decyzji. A tak naprawdę dzieje się to niestety automatycznie i traci Rada Dzielnicy na wiarygodności, ale przede wszystkim znaczenie uchwały Rady Dzielnicy jest żadne w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę pan Jerzy Sonik. Nie brałem udziału w pracach rad dzielnic. Państwo jesteście doświadczeni, to znaczy zauważyliście, że rady dzielnicy są dosyć korupcjogenne, skoro tak powiecie, to chciałbym się dowiedzieć, bo zastanawiające uzasadnienie to było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydent, ja dodam jeszcze tylko do słów radnego sanitarzy te słowa wypowiedział jeden z byłych przewodniczących Rady Dzielnic. Rady Dzielnicy w związku z powyższym rozumiem, że ma takie doświadczenie z autopsji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu jeszcze raz pana radnego Kowalskiego. Pani Prezydent, Wysoka Rado. Myślę, że drodzy Państwo, żeście to źle odczytali. Ja wyraźnie przeczytałem punkt, w którym to jest zapisane. Negatywna opinia Rady Dzielnicy uniemożliwia przedłużenie umowy najmu lokalu. Ja nie mówiłem, że to jest przykładowo, że kogoś się oskarża. Wyraźnie to podkreślił kilka razy. Jeżeli panowie tak, żeście to źle odczytali, no to dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, powiem tak, bo myśl z tego, co możemy zauważyć, to nie wszyscy Państwo wiecie, jaka jest droga przedłużenie czy przydzielenie lokalu socjalnego. Wydział lokalny oczywiście kieruje wniosek do rad dzielnicy. W wielu przypadkach, drodzy Państwo, jest to tak, że nie wiem z jakich przyczyn, ale ten wniosek przychodzi do rady dzielnicy do zaopiniowania za 5 dni. Wyobraźmy sobie, że przychodzi wniosek, a za 3 tygodnie dopiero jest sesja rady dzielnicy. W związku z tym ten mieszkaniec ma już duże opóźnienie. Przychodzą ludzie, nasi wyborcy, drodzy Państwo, przychodzą i denerwują się ze względu na to, że on nie ma tego wniosku jeszcze, nie ma uchwały Rady Dzielnicy. Drodzy Państwo, takich wniosków opierają się tylko na faktach Rady Dzielnicy 18. Rocznie jest, przepraszam, w tamtym 2011 roku było około 100. Nie wiem jak w innych dzielnicach, ale w tej dzielnicy. Proszę sobie wyobrazić tego klienta, czy tego mieszkańca, który przychodzi i czeka na uchwałę, żeby była podjęta i podpisał pan przewodniczący. On będzie opóźniony około półtora miesiąca. Dlatego ze względu na szacunek nawet, drodzy Państwo, tych mieszkańców, bardzo bym prosił o poparcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Stanisław Dzięba. Szanowni Państwo, no trochę tu się zakręcili. Niezręczności, jak tak to nazwę. Wspomnijmy dość porządnego przewodniczącego pana rolnictwa. Jest dwie rzeczy. Praca dzielnicy, a mamy tutaj na sali kilku przewodniczących, byłych przewodniczących i aktualnych nawet dzielnicy. A czym innym jest, prawda, no wszystkie te przeszkody, które się mogą zdarzyć, o których mówił radny Edward. Ale trzeba sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie. Czy dzielnice są potrzebne, czy nie? Czy są sprawy ludzkie potrzebne, czy nie? Ludzie, mieszkańcy bywają różni. Mamy różne doświadczenia, już trzeba naciskają. Ale to nie znaczy, że radni coś muszą albo nie muszą. I wiem też, że radni uczęszczają w tak zwanych wizytach tych rodzin, które starają się, mają trudne mieszkaniowe warunki. Dlatego ja nie chcę mówić, jak pracuje dzielnica 18 i inne, bo to byłoby troszkę boksowanie się bez potrzeby, bo każda dzielnica ma inne warunki i mieszkaniowe tak samo i miejscowe, bo przecież są i osiedla przy Krakowskie, ale to nie oznacza, że dzielnica nie ma obowiązku brać udziału w opiniowaniu. Opinia jest opinią. Opinia dzielnicy, pomocnicze jest opinią. I myślę, że takie opinie powinna dzielnica wyrazić. No, z przykrością ja będę głosował przeciwko tej poprawce, no bo to jest ubezwłasnowolnienie Rady Zarządu Dzielnicy. Tych swoich skromnych obowiązków. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo. Usłyszeliśmy tu ważny argument za tym, żeby odebrać tą kompetencję opiniowania przedłużenia najmu za mieszkania komunalne. Bardzo ważną przesłanką. Otóż odbierzmy dzielnicom te kompetencje, bo urząd jest niewykonany. Ponieważ urząd na czas nie potrafi przetrwać 8 metrów, to zabierzmy samorządowi mieszkańców kompetencje opiniowawcze w tym zakresie. Tak pan przewodniczący Polecki mówi. No to jest po prostu nic innego, jak sens istnienia dzielnic według motywacji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby państwa zabrać głos? Nie widzę, bardzo pani. Nie widzę, bardzo proszę panią Nataszę Kucharską zabrać głos. Wykreślenie z paragrafu 30 kompetencji dzielnic.
Pan prezydent zapewnił moją negatywnie. Do dyskusji, która tutaj się odbyła, dodam jeszcze tyle, że oczywiście naszym zdaniem rady dzielnic są naprawdę najbliżej mieszkańca gminy. Bardzo często są do rady dzielnic przekazywane informacje, które mają niedokazane z trudną tyle pomocy gminy. Ta poprawka dotyczy przedłużania następnego okresu umowy na imobili. Sprawdzam, że rady dzielnic automatycznie opiniują pozytywnie takie wnioski Urzędu Miasta Krakowa, ponieważ wpływają w jakim zakresie, ale są również opinie negatywne. Tutaj chyba też o uznaniu nie przedłużamy. Podstawowym naprawdę warunkiem sprawdzanym na postępowania o przedłużeniu umowy na imobili, brak posiadania innej nieruchomości, żądanie miejskich dowodów i brak zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. W związku z tym, że każdym razem przed przedłużeniem umowy najmu uzyskujemy opinię z rady dzielnicy, rozszerzając ze względu na położenie danego obszaru. Rada dzielnicy w ten sposób również, rada dzielnicy sprawuje społeczną kontrolę nad kwestią załatwiania wniosków o najem w tak mieszkanych. I tutaj proszę Państwa wskażę, że wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu w związku z wygaśnięciem umowy zawartym na czas oznaczony, dany wnioskodawca powinien złożyć nie wcześniej niż na 3 miesiące i nie później niż miesiąc przed wygaśnięciem umowy. Przesyłając wnioski o opinię do rady dzielnicy, urząd nie wskazuje żadnego terminu do rozpatrzenia tej sprawy. Jeżeli dany wnioskodawca złoży konkretny wniosek i umowa najmu wygaśnie, to z poziom odszkodowania za wysokość tego czynszu socjalnego, że na pewno naprawdę nie da się dzielnicy spokojnie, żeby dać temu opinię. Jeżeli chodzi o drugą obligację pana Edwarda Kowalskiego, druk 876, wykreślenie kompetencji Rady Dzielnicy w związku z zawieraniem umowy lokalu budynków pozyskanego w 1990 roku, czyli chodzi tutaj o nowe mieszkania kupowane lub budowane przez gminę, to opinia Rady Dzielnicy jest opinią tutaj fakultatywną. Ma charakter fakultatywny, nie jest to obowiązek Rady Dzielnicy. Gmina rzeczywiście pyta policję, pyta Straż Miejską, Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej, aby sprawdzić, czy na pewno dane przyszły na najemca nie zachowuje się w sumie tylko są miejsce zamieszkania w sposób negatywny, w sposób uciążliwy dla orzeczenia. Też ta poprawka również została zaopiniowana negatywnie. Jeżeli chodzi o poprawkę grupy radnych, ja tak na wstępie chciałam zaznaczyć, że generalnie wprowadzenie tego trybu pierwszeństwa co do zasady należy ocenić pozytywnie. Tak naprawdę pierwszeństwo zawarcia umowy najmu przysługiwałoby osobom, które posiadają niezaspokojone budowy mieszkania, osiągają niskie dochody i dodatkowo stwierdzono występowanie co najmniej jednej ściśle określonej okoliczności, a więc stopnia znacznego stopnia niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy samodzielnej egzystencji, bądź pozostawania ofiarą przemocy w rodzinie, potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądowym, albo samotne wychowywanie powyżej szkoły własnych lub przysposobionych nieletnich dzieci. Nie, również pozostawiamy osobą represjonowaną. Należy jednak tutaj zaznaczyć i stąd opinia mimo wszystko jest o charakterze negatywnym, więc nie może być częściowo zaznaczyć tego negatywna, że zasadniczym problemem przy tym brzmieniu poprawki będzie ustalenie kręgu osób, które można uznać za osoby represjonowane. Tak naprawdę przepis wprowadzał trzy możliwości udowodnienia istnienia takiej okoliczności, a więc poprzez zaświadczenie z Urzędu do Spraw Kombatantów, więc osób represjonowanych, legitymację osoby represjonowanej wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny stosowny dokument świadczący o represjach i prześladowaniu się z dodatkiem. To sformułowanie, czyli ten inny stosowny dokument, jest pojęciem bardzo nieostrym, które pozostawia ogromne pole do uznania w tym zakresie. Oprócz
okoliczności, czy dana osoba jest rzeczywiście osobą represjonowaną, może obiektywnie zbadać jedynie wyspecjalizowane w tym zakresie urząd, który posiada dużo doświadczenia oraz dostęp do pełnej dokumentacji tego rodzaju sprawy. Że urząd miasta Krakowa w szczególności Wydział Mieszkalnictwa, jako właściwie w pewnych sprawach, czy podzielane pomocy mieszkaniowej, nie posiada dostępu do informacji w zakresie, na pewno nie posiada do tego rodzaju sprawozdanego doświadczenia. Ocena takich spraw, wykonywana na podstawie przedstawionej przez daną osobę dokumentacji, która na to rzeczy miała charakter cząstkowy, mogłaby być odznaczona dużą drogą do wolności i jednocześnie naszym zdaniem mogłaby ignorować zapisy ustawowo, ustawowo zapisane w ustawach jako kompetencje Urzędu do Spraw Kombatantów, które są represjonowane. Stąd generalnie co do zasady jesteśmy za nim, jednak opinia pana prezydenta jest negatywna z tego właśnie powodu, o którym państwu powiedziałam. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Stanisława Ziemi. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że powinniśmy się kierować ściśle i stricte prawem, które jedzie się tą czytelnymi na nas. Były takie sytuacje, wszyscy o tym wiemy, niezależnie jaki to ma stosunek do tego, co było, że wielu ludzi jest pokrzywdzonych do dziś. I to nie ci ludzie dzisiaj się dopominają, ale wiemy, że tacy są. Co do tego sformułowania, tam jest zapis, żeby nie było wątpliwości, że dwie komisje będą ten stosowny dokument weryfikować. A weryfikować w ten sposób, że jeżeli będziemy mieli wątpliwości, to zapytamy Urząd do Spraw Kombatantów, a jeżeli Urząd Kombatantów i ZUS tego nie potwierdzi, no to w ten czas odstąpimy od takiej opinii. Więc to tutaj zaawansowane jest tak, jak jest to dzisiaj możliwe, bo nie wszyscy są dzisiaj, mają status pokrzywdzonego, ja też nie mam. Czuję się dobrze, żywy jestem, coś potrafię robić. Co nie znaczy, że ten status pokrzywdzony jest źle wydany. Tak, mają, ale nie wszyscy. Niedawno obchodziliśmy rocznicę tajnej komisji Europejskich Lutników. Wieleśmy zobaczyli ludzi, którzy się nie widzi. Oni żyją, wcale się o nic nie upominają. Ale proszę mi wierzyć, ja znam dwie osoby, które mieszkają na działkach, w domkach. I to nie są, to mówiąc, ze skrajnego marginesu. To są normalni ludzie, tylko w nienormalnych warunkach żyją. Dlatego też, proszę Państwa, tu nic nie pracy tej to nie będzie. Dwie komisje, jeżeli by miały wątpliwości, bo to muszą obydwie opinię wydać pozytywną, a w ten czas będzie ten wniosek rozpatrywany. Dlatego też pani dyrektor, pani z punktu widzenia litery prawa ma i pan prezydent ma prawo tak uważać, trochę było uważać. Ale życie, no życie jest takie, że nie da się zapisać we wszystkich paragrafach i artykułach, a takie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie jeszcze? Nie widzę. Tak Panią poproszę tutaj. Będziemy głosować. Pani referuje. Rozpoczniemy. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią. Proszę. Pierwsza poprawka pana Edwarda Chorowskiego, poprawka do druku 876 dotyczącą paragrafu 30. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką pana Edwarda Chorowskiego do druku nr 876? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o wynik. Jedenaście osób za. 25 przeciw. 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę numer 1. Poprawka numer 2 pana Edwarda Konarskiego do druku 876 dotycząca paragrafu 51. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką pana Edwarda Konarskiego do druku numer 876? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 osób za, 23 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę pana Edwarda Polenckiego. Poprawka do druku numer 876, grupy radnych dotycząca paragrafu 21. Przystępuję do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką grupy radnych? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę wyjść. 33 osoby za. 3 osoby przeciw. 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę grupy radnych do druku numer 876. Przystępujemy do głosowania na całej druku wraz z poprawką grupy radnych. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały według druku nr 876 wraz z poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 29 osób za. 1 osoba przeciw. 7 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 876. Szanowni Państwo, przyjdą do nas. Bardzo proszę bardzo. Bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rada, składa wotum separatum dotyczące tego druku 876. Myślę, że uzasadnienie już dałem wielokrotnie w wystąpieniach moich, natomiast absolutnie nie zabiera się kompetencji Rady Dzielnicy Wody Państwa, jeżeli byśmy to przegłosowali. A na dowód proszę sobie przeczytać paragraf 14, paragraf 15. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.